Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigłówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. eneba.pl. Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów. Dzisiaj szybko i na temat. Czy Daredevil Born Again to pierwszy sezon, czyli reboot, czy to jest czwarty sezon, czyli kontynuacja historii pokazanej w serialu Netflixa? Kiedy Kevin Feige wprowadził Charlie'ego Coxa i Vincenta D'Onofrio w MCU, fani nie byli pewni, czy to jest reboot, czy to jest nowa historia. Daredevil później pojawił się w serialu She-Hulk, no i nawet showrunner nie wiedział, czy to jest ta sama postać, którą znał wcześniej, czy zupełnie nowa. Showrunner trzeciego sezonu Daredevila, Eric Olesson, udzielił wywiadu serwisowi Screen Rant na temat Born Again. Podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat Daredevil Born Again, mówiąc, że dla niego będzie to czwarty sezon serialu. Tak więc według showrunnera Netflixowego serialu Daredevil Born Again to jest kontynuacja, czyli czwarty sezon. Mimo że Kevin Feige nazywa to sezonem pierwszym, sam Charlie Cox w wielu wywiadach powiedział, że on tak naprawdę nie wie, ale nazwał ten serial nową przygodą, nowym spojrzeniem na Daredevila. Tak więc... czy to jest reboot, czy to jest kontynuacja? Odpowiedź na to pytanie możecie napisać w komentarzu poniżej. Kolejne pytanie, które nasuwa mi się na myśl, to czy serial z Netflixa i Daredevil Born Again będą kanoniczne? Czy razem będą współgrały i tworzyły jedną historię? No więc trzeci sezon serialu na Netflixie zahaczał o te same komiksy, o których będzie wspominał Daredevil Born Again, czyli teoretycznie będą opowiadały tą samą historię, ale z różnego punktu widzenia. No i sami twórcy, Dom Myszy i Kevin Feige, nie wypowiedzieli się oficjalnie na ten temat i być może oni sami nawet tego nie wiedzą. No i dostaniemy tą odpowiedź dopiero przy premierze filmu. Dajcie znać, czy według was jest to sequel, czy według was jest to reboot. A my przechodzimy do Avengers 6, ponieważ powoli zaczynają się prace nad Secret Wars. Secret Wars ma zaplanowaną premierę na tą chwilę na 2026 rok. Już niedługo powinny zacząć się pierwsze angaże. No, na początku powinni zatrudnić scenarzystę i reżysera. Od miesięcy ulubieńcem fanów jako reżysera Secret Wars jest Ryan Coogler, którego kojarzycie z Czarnej Pantery. Jednak to nie wiadomo, czy wypali. Scott Derrickson, znany z Doctor Strange, już powiedział, że nie wystąpi jako reżyser w tym filmie. Inną możliwością jest Nia DaCosta, o której się już wspominało, która teraz wyreżyserowała The Marvels. Jeff Snyder podczas swojego podcastu The Hot Mic powiedział, że The Marvels to jest jeden wielki chaos. Nic w tym filmie się nie klei i być może według niego i pewnie według nas będzie to wielki flop. Mimo że skala The Marvels na pewno będzie kosmiczna i będzie haczyła o inne filmy i seriale, to według Jeffa Snydera Nia DaCosta nie jest potencjalnie na liście kandydatów jako reżyserka Avengers 6. Tak więc kto będzie reżyserem Avengers 6? No ja mam kilka opcji. Przede wszystkim trzeba przypomnieć, że Destin Daniel Cretton będzie reżyserem Avengers 5. Jednocześnie Kevin Feige powiedział, że oficjalnie nie rozmawiał jeszcze z Ryanem Cooglerem na temat Secret Wars. Oczywiście jedną z opcji jest Destin Daniel Cretton, który przejdzie z Avengers 5 do Avengers 6. Wydaje mi się jednak, że to będzie za duży nakład pracy jak na jednego reżysera, który zrobi Avengers 5, Avengers 6, który być może będzie podzielony na dwie części, Shang-Chi 2 i jeszcze wiele innych projektów związanych z MCU. Kolejną opcją jest oklepana opcja, ale bracia Russo, którzy zrobili najlepsze filmy w MCU, czyli Zimowego Żołnierza, Avengers Infinity War i Avengers Endgame. No i takie doświadczenie, jakie mają w takich wielkich filmach, idealnie pasowałoby do największego filmu, jaki kiedykolwiek powstanie i powstał w MCU. No ale to jest zbyt oklepane. Kogo jeszcze widzicie w roli reżysera Avengers 6? Powiem wam, że czekam na jakieś polskie nazwisko, no ale chyba się nigdy nie doczekamy. A my przechodzimy do Deadpoola 3, ponieważ Ryan Reynolds zaangażował kolejną osobę do swojego projektu. Według serwisu Deadline Ryan Reynolds i Studio Marvel zrekrutowało Zeba Wellsa, aby napisał scenariusz do Deadpoola 3.
Zeb Wells ma współtworzyć scenariusz wraz z Paulem Wernickiem i Rhettem Reesem. Zeb Wells już kilkukrotnie pracował dla studia Marvel. Po pierwsze, był scenarzystą 7 odcinka She-Hulk. No i powiem wam, że był to jeden z ciekawszych i lepszych odcinków tego serialu, patrząc generalnie na to, jak wyglądał ten serial. Po drugie, Robot Chicken. Tam dostał nawet nagrodę Emmy, jak również bodajże 12 nominacji do tej nagrody. No i już niedługo będzie pisał scenariusz do serialu Marvel Zombies. Tak więc, no, naprawdę ma duże doświadczenie. Oprócz pisania scenariuszy, Zeb Wells napisał mnóstwo komiksów dotyczących Spidermana i X-Menów. Tak więc uważam, że jest idealnym kandydatem. Ewidentnie Ryan Reynolds coś w nim widzi, biorąc pod uwagę, że to on chciał, aby Zeb Wells był zaangażowany w Deadpoola 3. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie, a my przechodzimy do tego, co Chris Evans powiedział podczas ostatniego Comic Conu w Chicago na temat powrotu Steve'a Rogersa jako Kapitan Ameryka. Jakiś czas temu odbyło się Chicago Comic and Entertainment Expo, w którym wziął udział Chris Evans, którego doskonale kojarzycie jako Steve'a Rogersa. Chris Evans został zapytany na temat jego przygody jako Steve Rogers, no i czy kiedyś Kapitan Ameryka w jego wykonaniu powróci. A oto co miał do powiedzenia. I mean, do I think there's more Steve Rogers stories to tell? Sure, but at the same time I'm very, very precious with it. I've become, you know, it's like this little shiny thing that I have that I love so much and I just don't want to mess up in any way. And I was a part of something that was so special for a really special period of time, and in a way it really landed so well. And you know, I don't know, it's as much as I'm connected to that role and love telling those stories and working with those people, it doesn't quite feel right right now. Dla tych, którzy nie znają angielskiego, Chris Evans powiedział, że bawił się świetnie jako Steve Rogers i jest jeszcze mnóstwo historii, które można opowiedzieć w MCU na temat Steve'a Rogersa, Kapitana Ameryki. Jednak według niego historia Steve'a Rogersa została pokazana w idealny sposób i została idealnie zakończona. Tak więc kolejny projekt musiałby być praktycznie idealny, aby Chris Evans powrócił jako Kapitan Ameryka. No więc jest to kolejny gwóźdź do trumny, mimo że Anthony Mackie, czyli Sam Wilson, powiedział, że teoretycznie Steve Rogers żyje, ponieważ nikt nie widział, jak umiera. No ale czy powinien powrócić? Ten temat powraca co jakiś czas za każdym nowym wywiadem, no bo w każdym wywiadzie pytają go o to samo. Moim zdaniem nie, ale powinien wrócić w Avengers 6. No i to byłoby idealne, bo to jest największe wydarzenie w komiksowej historii wydawnictwa Marvel. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. No ja generalnie wolałbym, aby nie wracał. Na razie.